na trudny teren Beniaminka, który jest dosyć mocny finansowo i chce zafojować czwartą ligę, teoretycznie, chociaż o tym nie mówią głośno. Ale my nikogo się nie boimy, jesteśmy dobrze przygotowani. Było to widać dzisiaj w spotkaniu, w którym od początku prowadziliśmy grę. Zespół gospodarzy przygotował się tylko na zagrywanie mocnych, długich piłek za plecy naszych obrońców. My tworzyliśmy od początku sytuację. To my tworzyliśmy sytuację i w drugiej połowie po jednym z rzutów wolnych, po faulu na Bednarczyku, Tomek Piekarski strzelił bardzo ładną bramkę z rzutu wolnego. Za niedługo strzeliliśmy kolejną bramkę z dalszej odległości, też jedną z ładniejszych od momentu, jak tutaj jestem, którą strzelił Naui. Później niestety wprowadziło się u nas rozluźnienie i oddaliśmy troszeczkę pola gospodarzom, którzy strzelili bramkę z karnego. No i później do końca było trochę nerwówki, ale mimo wszystko jestem zadowolony z wygranej, bo to jest najważniejsze, awansowaliśmy dalej. Pokazaliśmy, że w piłkę potrafimy grać mimo zmęczenia, które gdzieś tam jeszcze w nogach chłopaków jest i myślę, że będzie dobrze.